To jest zresztą bardzo dobra pozycja na obronę przeciw Disruptorowi na tym Siege Tanku po lewej stronie, bo musisz zakręcić Purification nową naokoło rampy. Tak, dokładnie. Czyli musisz jeszcze większy dystans przelecieć tym urządzeniem. Także to jest akurat bardzo fajne. No generalnie w mojej opinii to jest zaraz koniec. O nie! Nie! Jaki fart! Jak to już w Sudoku wyglądało, naprawdę. Tak patrzałem i śmierć w oczach. Także Vantalera w mojej opinii tutaj szanse są, znaczy, no właśnie Battery, ale no właśnie, już właśnie te siły Battery zaczynają funkcjonować, żeby jakoś tam uratować te jednostki. Połowy energii nie ma, za chwileczkę padnie pylon, zeloty bez szans, no to się rozpada super szybko. No i Oracle, fatalnie. No i zobacz, sama piechota. Okej, okay, ale nie, no to w tym momencie tak naprawdę mówię, ten pierwszy atak może nie zrobił aż tak super dużo, tylko problem polega na tym, że to jest ogromna przewaga limitowa, no i to będzie raczej ten atak. CV, nie, okej, okay, dobra, ładnie ochron. Ładnie nawet użył tego Mineral Walka, żeby jakoś się odsunąć od tego Corrosive Vile'a, no ale to w zasadzie nie zbyt wiele tutaj ratuje, no bo 15 workerów za 56, no przykro mi bardzo. Wokół własnej osi. Okej, okay, o, jaki anti-armor missile! No to wygląda świetnie, te bailingi bez szans zupełnie! O mój Boże, Karol Kula daje fula! Ojejuś, nie no, to jest miazga. To jest kompletna miazgunia. Elegancko, ale teraz jeszcze ten jeden snitch akurat ratuje medivakiem! O! No pięknie to kon! Nie, ale tu jest przejście, nie? Czy nie? Nie, teraz nie ma. Przed chwilą jeszcze było. Okej, dobra. I w sumie tak się właśnie też zastanawiam nad tym, co ty mówisz, bo te heliony się cofną i on dosłownie nawet go znowu nie anulował! Kula! O, nie daje kula. Nie, to jest full tilt chyba w tym momencie, mam wrażenie. No jeszcze Helion może padnie, chociaż albo może znowu... Nie, okej, dobra, jednego zniszczył. Ale no, co z tego? Te zreglingi to się i tak opłacało. Tak. To się super opłacało. Żeby go zagrać. Może to Sandro teraz rzucić, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Dopiero teraz karakany grane. No i Zerk oczywiście w olbrzymich tarapatach. Można zaatakować Ler, można zaatakować... No w sumie wszystko, cokolwiek. A i tak sobie chyba Protoss poradzi. Kolejny Stasis. Zamroj! No cudowny Stasis. No katastrofa w tym momencie. No i Malchik oddaje grę. Znowu Storm. No i tak naprawdę no tutaj no nie ma jak do tego podejść. Powiedzmy sobie szczerze, bo tutaj dwa Stormy polecą i... Okej, dobra, trzeba uważać. Tutaj do... O, wow. Właśnie, no nie, no to... Ojojoj, no i dobra, no to tak troszeczkę wpadł, no to... Oj, wjeżdża. Jak ja bym chciał... Fajnie by się było dowiedzieć faktycznie, tak, co to jest. Ale właśnie, jeszcze a propos oczywiście samej rozgrywki, to mamy Cannon Rusha! Cannon Rusha od Sevnina. Już jest pierwszy pylon postawiony. Ripsail! O, będzie tak, Ripsail już zaciera ręce. No ale zablokuje! O, co? O, nie, co on zrobił? Oj. No blokuj, teraz, ojej! Ale czemu... Dante nie wjechał? Czemu nie wjechał, ale czemu ten pierwszy kanon nie jest kratkę wyżej? Ten drugi już dobrze jest zbudowany. O, jeszcze gateway. Jakby się zabrać do kopania rowów łopatką z piaskownicy. Czeka, Fresh Dante. O, Immortal? Już zniszczony? O, to gorzej by się mogło. Jak przycisnął, no to właśnie, nie? Nie wiem, czy będzie blokował tutaj, no wygląda to, że tak, Starker nie mają gdzie uciec za bardzo, atakują teraz Voidreya, no ale nawet jeśli go zniszczą, no to co z tego, no tutaj w zasadzie nie ma jednostek, znaczy nie może produkować kolejnych jednostek Fresh Dante i też ten problem, nie? Więc ostatnie dwie jednostki. Bunkry akurat nie za bardzo dają radę się zbudować, no ale nie, no tutaj nie ma opcji zejścia z rampy, no może jeszcze tutaj w menu jakoś się próbować bronić, ale według mnie Siege Tanki są się świetnie rozłożą, Liberatory zaraz obok też, no ja myślę, że to jest czas, żeby poddać tą grę. Okej, okay. Mina? O, chyba ładnie trafi jeszcze. O, jeszcze chyba przecelował, przekierował na... Nie, może mi się wydaje, na Immortala, ale no to był na pewno dobry strzał. Kontra poszła na Protossa, tutaj znowu Nexus będzie anulowany. No i Protoss się nie ma prawa przebić przez 3, już za chwilę nawet 4 Siege Tanki. No, z kierownicy trafił, ale... Dokładnie, proszę pana. No i zobacz, i nawet próbujesz być miły i tak ci nikt nie wierzy, nie? To jest dopiero kpina. Okej, Klowa pada, Tromi nic nie zrobią. Raczej, no i koniec. Absolutnie nic nie zrobią. W mojej opinii drony próbują jakoś to ogarnąć. Pierwsza królowa gotowa, druga w sumie też jest. I tak naprawdę te królowe jakoś tak bardziej żywotne niż rozbiórce. Powiedzmy sobie szczerze, okej, bunkier no nie. Gotowy. Dronki zaczynają padać, no tu się nic nie da zrobić. Ale obronił maina, nie? No niby żyje, ale co to za życie? Tak. Ale no niestety właśnie, nie? Ale przyszła idealna kontra, wręcz ślepa.
No i Kamyk teraz powinien właśnie spokojnie zniszczyć ekonomię. Daror poddaje, GG. 1-0. No i Kamyk. Okej, tymczasem Kamyk, mocne wyjście, 22 limit kontra 4. No i tutaj wyjście z progu perfekcyjne, za chwilkę będzie telemark. No i... O, i skrzywienie, skrzywienie. Niestety, Daror miał taktykę, miał plan, miał pomysł, ale to wszystko